Wielki skandal we Włoszech? Sędzia usunięty z listy Włochy, skandal w wymiarze sprawiedliwości. Decyzją włoskiego sądu kasacyjnego z listy sędziów został usunięty były przewodniczący Stowarzyszenia Sędziów i członek Naczelnej Rady Sędziowskiej Luca Palamara. Został on oskarżony o motywowane środowiskowo i politycznie machinacje przy mianowaniu sędziów i prokuratorów. To jeden z największych skandali w historii włoskiego sądownictwa. Luca Palamara był podejrzany o korupcję. Założono mu podsłuch. Dzięki temu na jaw wyszły jego nieformalne spotkania z innymi sędziami i politykami lewicy, na których uzgadniano kwestie awansów na prestiżowe stanowiska w wymiarze sprawiedliwości. Z rozmów sędziów wynikało również, że liderowi opozycji Matteo Salviniemu bezpodstawnie i wyłącznie z powodów politycznych wytoczono proces o podtrzymywanie migrantów na statku u wybrzeży Sycylii, gdy był szefem MSW. Rozprawa wstępna odbyła się w minioną sobotę 3 października. Sędzia postanowił wezwać na przesłuchanie m.in. premiera Giuseppe Contego. Luca Palamara czeka następny proces o korupcję.